Witam wszystkich, z tej strony Kłaodron i zapraszam Was do filmu pod tytułem Co takiego wyjątkowego ma w sobie gra GTA 3? Moi drodzy, na samym początku chciałbym wymienić poszczególne cechy, które, że tak powiem, w grze zagrały, a dopiero na sam koniec przejdę do podsumowania. A więc, największym wyzwaniem dla twórców było przeniesienie na trzeci wymiar specyficznej rozgrywki, którą mieliśmy w poprzednich odsłonach, czyli w GTA 1 i GTA 2. I co najlepsze, praktycznie w każdym aspekcie im się to udało. No bo spójrzcie sami, na początku lat 2000 duże otwarte miasto, czyli gra tak zwana sandboxowa, nie była czymś oczywistym, a tutaj w GTA 3 mamy duże otwarte miasto, w którym mamy masę rzeczy do roboty, zarówno pod względem misji głównych, jak i pobocznych. I teraz pierwsza cecha, która bardzo dobrze zagrała, to jazda, bo jakby nie patrzeć, w GTA 3 mamy chyba więcej jeżdżenia niż strzelania. I co najlepsze, naprawdę jazda sprawia dużą frajdę i satysfakcję, ponieważ system jazdy jest bardzo intuicyjny, model zniszczeń może no nie jest jakiś wybitny, ale też sprawia satysfakcję. Co więcej, ilość pojazdów i różnorodność pojazdów też jak na początek lat 2000 naprawdę robi robotę, bo da się z łatwością wyczuć różnicę między na przykład furką wyścigową, a jakąś potężną wielką ciężarówką. Co więcej, poszczególne bryki mają mniejszą lub większą odporność na obrażenia. Na przykład wyżej wspomniana przeze mnie ciężarówka jest dużo bardziej odporna niż bryka wyścigowa. Tak więc reasumując, model jazdy może nie jest jakiś wybitnie realistyczny, ale jest bardzo przystępny, jest łatwy do ogarnięcia i po dzień dzisiejszy naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ po mieście Liberty City. Kolejna cecha, która, że tak powiem, pykła twórcom, to strzelanie, no bo nie czarujmy się. Strzelanie w GTA 3 jest satysfakcjonujące, zwłaszcza kiedy podczas strzelania komuś odstrzelimy rękę, nogę czy głowę. No bo niestety gore został ugrzeczniony w następnych częściach, ale mniejsza z gore. Arsenał w GTA 3 nie jest niczym odkrywczym. Mamy pistolety, karabiny, mamy bazukę, mamy miotacz ognia, broń rzucaną taką jak koktajl Mołotowa czy granaty. Jednakże każda z tych giwer ma poszczególną moc i czuje się różnicę w tej mocy, czuje się różnicę w sile broni. Tak więc zważywszy na to, że w GTA 3, tak jak ja wspomniałem, mniej się jeździ niż strzela, to i tak model strzelania naprawdę zdaje rezultat, zresztą niemal identyczne strzelanie mieliśmy zaimplementowane w GTA Vice City, tak więc to tylko świadczy o tym, że zarówno graczom, jak i twórcom po prostu taki model strzelania odpowiadał i według mnie po dzień dzisiejszy w GTA 3 strzela się naprawdę przyjemnie. Teraz chciałbym poruszyć temat fabuły, misji i niemego protagonisty. No bo jakby nie patrzeć, fabuła w GTA 3 też nie jest niczym odkrywczym. Dzięki zaimplementowanym cutscenkom można było i po dzień dzisiejszy daje się odczuć taki bardzo mocno filmowy, ciężki klimat, bo sam klimat Liberty City jest bardzo ciężki i rzekłbym, że nawet przytłaczający. Jednakże same misje z kilkoma wyjątkami są naprawdę proste, no bo jakby nie patrzeć, większość misji to jedź tam, zabij tego i tamtego, wróć, ewentualnie po drodze przemaluj jego furę albo odstaw walizkę z pieniędzmi w to i w tamto miejsce, tak? I tutaj w przypadku innej gry może byłaby to wada, jednak nie w GTA 3. A dlaczego nie w GTA 3? Ponieważ mamy niemego protagonistę. Do czego zmierzam? Gdyby misje były wyjątkowo złożone, gdyby cutscenki były bardzo długie, w których mówiłaby tylko jedna postać, czyli nasz zleceniodawca, a nasz bohater z tego, że jest niemy, no nie odzywałby się wcale, tworzyłoby to wrażenie takiej sztuczności i nie byłoby to zbytnio imersyjne. Jednak w GTA 3, z racji tego, że mamy proste misje, to niemy protagonista aż tak mocno nie kuje w uszy, ponieważ mamy 2-3 zdania albo w formie rozmowy z naszym zleceniodawcą, albo w formie rozmowy telefonicznej i to tyle. Cele misji są krótko, prosto, zwięźle przedstawione, sama misja jest również krótka, prosta i zwięzła, tak więc jakieś specjalne dyskusje są niepotrzebne, więc w tym przypadku prostota misji bardzo dobrze, że tak powiem, pokrywa się z brakiem dyskusji ze strony naszego bohatera. Kolejna cecha, która dobrze zagrała, to misje poboczne i wszelkiego rodzaju znajdźki. Tutaj w GTA 3 możemy właściwie w dowolnym momencie fabularnym przestać robić fabułę i zająć się misjami np. sanitariusza, strażaka czy policjanta. I to naprawdę jest świetna opcja według mnie, ponieważ w doskonały sposób to urozmaica rozgrywkę, to raz,
a dwa, że dzięki tym misjom pobocznym mamy jakieś stałe ulepszenia naszej postaci, co oczywiście skutkuje tym, że rozgrywka jest przyjemniejsza. Tak więc reasumując, co sprawia, że GTA 3 jest grą wyjątkową, oryginalną i nietuzinkową? Wszystkie te cechy wspomniane przed chwilą przeze mnie, czyli otwarte miasto, misje swoją prostotą dostosowane do prostoty naszego bohatera, ciekawy model jazdy i interesujący model strzelania. Czyli summa summarum to wszystko, czym charakteryzowały się dwuwymiarowe odsłony GTA. I tak według mnie prezentuje się cała oryginalność i nietuzinkowość gry GTA 3. Ogromnie jestem ciekaw, jakie według Was są cechy, które czynią tę grę wyjątkową. Napiszcie koniecznie w komentarzach, bo ogromnie jestem ciekaw Waszych opinii. No i cóż, moi drodzy, to w zasadzie tyle. Trzymajcie się i cześć!